Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić wybrane wyniki badań dotyczące metod oceny jakości warystorów. Badania, które były prowadzone w katedrze metrologii i optoelektroniki, dotyczyły warystorów, elementów, jakie pokazano w tej chwili na schemacie zastępczym, które są stosowane do zabezpieczenia przed przepięciami. Takie elementy są budowane z krążków pokazanych w tej chwili na filmie. ZNO, które układane są w taki, można powiedzieć, cylinder, i te krążki następnie są obudowane, jak pokazano tutaj na przykładzie tego dużego warystora, obudowane są obudowę silikonową. W wyniku przepięć, które występują podczas burzy na przykład, taki element może ulec zniszczeniu, jak to pokazano tutaj, a może nawet w niektórych przypadkach eksplodować, powodując kompletne zniszczenie warystora. Tego typu elementy są stosowane nie tylko w liniach przesyłowych, ale są także stosowane w domu. Pokazane w tej chwili na filmie warystory mogą być montowane w tablicy rozdzielczej zasilającej mieszkanie. Innym przykładem warystorów są pozostałe dwa, które tutaj pokazano, a które są stosowane dla mniejszych napięć niż wcześniej pokazane duże elementy. Takie warystory są produkowane z krążków ZNO o różnej wielkości. Wstępnie taki krążek jest prasowany z tlenku cynku i ma kolor jasny, jak to pokazano. Następnie jest wypiekany w piecu i jego dwie powierzchnie czołowe są metalizowane. W katedrze opracowaliśmy kilka metod oceny jakości. Podstawową metodą oceny jakości jest metoda, która bazuje na analizie modów drgań własnych takiego krążka. Częstotliwości drgań własnych zależą od struktury warystora, od wielkości jego ziaren. Im te ziarna mają bardziej sprężysty, bardziej przypominający piezoelektryk charakter, tym nasz warystor lepiej spełnia swoją funkcję i jest elementem bardziej nieliniowym, czyli bardziej chroni sieć zasilającą przed ewentualnymi przepięciami. Jeśli natomiast w trakcie jego wytwarzania, w trakcie procesów, jakie zachodzą w piecu, nastąpiło niepełne wytworzenie się ziaren, powstało szereg ziaren o charakterze omowym, a nie o charakterze nieliniowym, wówczas niestety po prostu taki warystor ma gorsze właściwości. Opracowana przez nas technika składa się z systemu pomiarowego, w którym jeden przetwornik emituje ultradźwięki, drugi mierzy odpowiedź, czyli mierzy amplitudę drgań naszego krążka. I w zależności od tego, jaka jest amplituda, określamy mody częstotliwości drgań, które właśnie zależą od właściwości, od sprężystości tego obiektu. W tej chwili pokazany jest panel czołowy oprogramowania przygotowanego w środowisku LabVIEW, które potrafi zidentyfikować te częstotliwości. Na podstawie wartości tych częstotliwości jesteśmy w stanie ocenić, jak się zachowuje warystor. Wprowadzone w katedrze pracach rozpatrujemy także inne elementy związane z warystorem, między innymi zmiany jego temperatury w wyniku pobudzenia impulsami napięciowymi. Obecnie chcemy przygotować specjalny układ bezprzewodowego monitoringu stanu warystora, który ocenia jego temperaturę i ewentualność przekroczenia temperatury granicznej oraz prądu granicznego.